Święto Wojska Polskiego, czyli Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawodawca wprowadził wolne. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu obchodziła go 11 sierpnia. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w siedzibie WKU i rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Tradycyjnie już w tym dniu wręczone zostały podziękowania, wyróżnienia, medale oraz mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Pan kapitan Szczerbowski, nowo mianowany, który naprawdę od lat jest żołnierzem rezerwy, wzorowo wykonuje wszystkie swoje czynności w tym zakresie, odbył odpowiednią liczbę ćwiczeń, stawia się na każde ćwiczenia do jednostek wojskowych, także naprawdę jest to wzorowy żołnierz. Jeszcze tutaj mieliśmy mieć jednego pana mianowanego na stopień podpułkownika, pana Króla, lekarza. Mimo że jest lekarzem, że ma nawał obowiązków, również jest wzorowy ze względu tutaj na pewne sprawy, jak to się mówi, zawodowych, jako lekarz nie mógł w ostatniej chwili przybyć na tą uroczystość. Po ukończeniu studiów, jak większość absolwentów w latach 80. odbyłem 4-miesięczne przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Następnie po ukończeniu tego 4-miesięcznego szkolenia odbywałem służbę w jednostce wojskowej w Bielsku Białej w 18. Batalionie Powietrzno-Desantowym. Od tego czasu jestem żołnierzem rezerwy, uczestniczę w ćwiczeniach wojskowych w oparciu tam o wezwanie, powołanie. No przede wszystkim jestem wdzięczny tutaj moim przełożonym z Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz przełożonym z Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie, że docenili jakby postawę moją, że uczestniczę, staram się na każde wezwanie tutaj uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych. No jest to jakieś tam przeżycie dla każdego, myślę. Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste msze święte w intencji poległych, natomiast przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odprawiana jest z udziałem najwyższych władz państwowych honorowa zmiana warty.